Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bro Tadygogika. Dzisiaj znowu na kanał wjeżdża Kada, firma, która produkuje modele, które zostały zaprojektowane przez uznanych projektantów na całym świecie i dzisiaj pokażę Wam czołg, zaprojektowany przez Polaka. Maciej Szypański to człowiek, którego możecie znać choćby za fantastyczną makietę Endoru, za ogromne AT-AT, ale i za całą masę innych kreacji, które przygotował. I Maciej jest też osobą, która jest odpowiedzialna za ten model, czyli za Tigera. Bardzo popularny czołg. Ja myślę, że to chyba obok Patona jeden z najbardziej rozpoznawalnych czołgów, chociaż zaraz przyjdą fani militariów i powiedzą, że Tygrysy to są w ogóle najpopularniejsze i w ogóle nie ma tematu. Być może tak jest, ja po prostu mam takie skojarzenia, wybaczcie. Model jest zrobiony w skali 1.32, model jest napędzany, ma obrotową wieżyczkę i wygląda naprawdę świetnie. Będziemy za chwilę oczywiście zaglądać do pudełka, potem zrobimy też testy zjeżdżenia, bo chciałbym zobaczyć, jak on sobie radzi w terenie. Mieliście możliwość zobaczenia jakiś czas temu ładowarki, którą zaprojektował inny Polak, Erik Trax, no a teraz będziemy testować czołg i z tego co wiem, kolejne modele są w planach, więc wydaje mi się, że Kada będzie pojawiać się na kanale, dlatego że warto pokazywać polskie projekty, które zostały zamienione w zestawy i ludzie na całym świecie mogą je kupować, więc dawajcie znać, co w ogóle też o tym sądzicie, bo ja uważam, że to jest naprawdę świetny patent, że nie tylko jest LEGO Ideas, ale jest właśnie też seria Kada Master, gdzie można zaprezentować świetne konstrukcje, no i można też przy okazji zyskać jakiś taki szerszy rozgłos, aniżeli tylko lajki na przykład na Flickrze. Kada umie wpakowanie i tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Pudełko jest bardzo dobrze wykonane, z takiego grubego kartonu. Ono troszeczkę mi się przybrudziło, dlatego że było po prostu zapakowane w taką szczelną tekturę. Natomiast już tutaj na opakowaniu możemy zobaczyć czołg. I zwróćcie uwagę, że mamy tutaj tłoczenie. Cały czołg jest wytłoczony, jest wypukły w stosunku do tła. Mamy informację o elektronice, która w środku się znalazła. Jest oczywiście też podpis Macieja Szymańskiego, skala 1.35, a z tyłu możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o funkcjonalności. Mamy możliwość naładowania baterii, mamy informacje o tym, jak się skręcają koła, że czołg jeździ do przodu, do tyłu, że mamy obrotową wieżyczkę oraz dźwiganą góra-dół. No i nie pozostało mi nic innego, jak naciąć po prostu te taśmy i zajrzeć do środka. Jest też informacja, że możemy sobie pobrać instrukcje w wersji online. Dobra, ciach i ciach. Odwracam pudło i wyciągamy zawartość. No, w stosunku do tej ładowarki pudełko jest zdecydowanie mniejsze, ale w środku jest tak samo ekskluzywnie. Mamy dwa kartony. Oczywiście one są połączone tą grafiką i teraz się zastanawiam, czy ta informacja o instrukcji nie jest celowa i czy po prostu nie jest tak, że instrukcji papierowej tutaj nie ma, bo w ładowarce ona była, ale nie, na szczęście instrukcja jest. Tylko że instrukcja jest po prostu lekko zagięta. No szkoda, bo można było to po prostu wrzucić sobie do środka. Instrukcja, szczerze mówiąc, jest dość cienka. Tutaj mamy jeszcze możliwość zobaczenia innych modeli z oferty Kady. Jest też arkusz naklejek, który wygląda tak na pierwszy rzut oka, tak sobie. A tutaj mamy, może to po prostu wyjmę, jakaś ulotka, tylko nie mam zielonego pojęcia, co to jest za ulotka. Tutaj jest też instrukcja do sterowania, a ta ulotka, nie wiem, zeskanujcie sobie tego QR-a, to sobie zobaczycie, co to jest. Dobra, wkładam to z powrotem, zerknę sobie na elementy. Tak, pilot już znamy, tutaj też te elementy elektroniki znamy. Szczerze, po co ja to będę oglądał? Nie będę tego oglądał, idę to składać i zaraz będziemy bawić się czołgiem. Tygrys prezentuje się naprawdę imponująco i muszę przyznać, że jego składanie było bardzo przyjemne. Dodatkowo też jeśli chodzi o funkcje mobilne, jest naprawdę świetnie. Te pokażę Wam później, najpierw zobaczmy, jak prezentuje się konstrukcja. Bo co do wykończenia, tutaj też zrezygnowałem z części naklejek, dlatego że niekoniecznie dobrze one pasowały, jakoś tak średnio mi się komponowały. Wydaje mi się, że w takiej wersji SOTE wygląda o wiele lepiej. Co prawda kilka naklejek tutaj się znalazło, mamy je choćby tutaj, czy też
w tym miejscu, no i oczywiście tu. I te chyba wypadają najsłabiej, więc jakoś tak nawet nie chce mi się na nich skupiać. Tutaj mamy oczywiście zapasowe gąsienice, które są na wieżyczce, natomiast nie będę nią kręcił, pokręcę nią za chwilę. Co do też istotnych informacji, tutaj mamy miejsce na włączenie tego czołgu, o tylko dźwignę wieżyczkę i możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Guzik mamy tutaj, natomiast guzik włączamy tym elementem, dlatego że tutaj ten jumper wciska guzik i wtedy czołg może pracować. Mamy tutaj oczywiście też wtyczkę USB, bo dzięki niej możemy sobie ładować akumulator, więc to też jest na pewno duży plus, że jest to ładowane właśnie za pomocą akumulatora i tak też zasilane, a nie w żaden sposób bateryjnie, no ale też czołg jest dość mocno obudowany. Z tyłu mamy też całkiem fajną zabudowę, mamy tutaj oczywiście wydechy, mamy też całkiem dobrze wyglądający tył. Co do tych bocznych elementów, jest dość prosto, ale i tak wydaje mi się, że bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Tutaj jeszcze jeden kawałek gąsienicy, a od spodu wygląda to tak. Widać, jak te wszystkie mechanizmy wyglądają. Ja też wam zaraz pokażę, jak one pracują. No i nie ma na co czekać i nie będę zwlekał. Włączam w takim razie czołg. Cyk, włączam też pilot. No i jak on pracuje. Może w ogóle sobie też troszeczkę zwiększymy kadr. Albo dobra, albo nie będę go zwiększał, zrobimy tak. I jeśli chodzi o podstawowe działanie, to ja go na chwilę przytrzymam. Tutaj działa nam jedna gąsienica, tutaj działa nam druga gąsienica. No i jeśli chodzi o wieżyczkę, to ten mechanizm za nią odpowiada. I co do funkcji mobilnych. Po pierwsze, w momencie, jeśli używamy jednej gąsienicy, no to to zasilanie oczywiście będzie tylko z jednej sztuki. Może wycofam pilot. Teraz druga gąsienica. Wygląda to w ten sposób. W momencie, kiedy chcemy jechać do przodu lub do tyłu, naciskamy dwie gąsienice na raz i wtedy jedzie przód, tył bez skręcania. A jeśli chcemy wykonywać fantastyczny manewr, taki, robimy po prostu tak, przód, tył lub tył, przód, w zależności jak chcecie. Jeśli chodzi o pozostałe guziki, lewe bampery nie mają przełożenia, no bo tutaj nie mamy kolejnego elementu zasilania, ale jeśli chodzi o wieżyczkę, to tymi bamperami sobie nią sterujemy, no i możemy sobie nią obracać. I w momencie, kiedy chcemy zrobić coś naprawdę super fantastycznego, to będziemy sterować wieżyczką i obracać czołg. I wygląda to w ten sposób. I teraz wam pokażę w pełnym ujęciu, może jeszcze go trochę przybliżę, będziecie mogli zobaczyć. Tak on się kręci i teraz wieżyczka, cyk, fantastycznie to działa. Ja mam naprawdę całą masę frajdy z tego, jak ten czołg pracuje, bo rzeczywiście tutaj nie mamy czegoś takiego, co było w telehandlerze, bo telehandler miał to do siebie, że według mnie jeździł może trochę za szybko, co miał swoje plusy, dlatego że bardzo szybko się przemieszczał. Czołg porusza się z dość, no niezbyt powiedziałbym, dużą prędkością. To raczej jest tempo żółwia i jest to dzięki temu też zdecydowanie lepiej odwzorowane i naprawdę można mieć masę frajdy. Ja wczoraj jeździłem sobie po stole i było super, a teraz sobie też znowu jeżdżę po stole i też mam frajdę i znowu sobie mogę kręcić tą wieżyczką, mogę jeździć czołgiem w te i we w te. Naprawdę wygląda to świetnie. No zobaczcie jeszcze raz. Bum, bum, brz, brz, brz. Tylko brakuje właśnie efektów dźwiękowych jeszcze, żeby to strzelało, ewentualnie jakichś efektów świetlnych. Natomiast po pierwsze konstrukcyjnie wypada to dobrze, po drugie cała część zmechanizowana wypada piekielnie dobrze i tutaj absolutnie to nie jest żadne takie nadmierne chwalenie. Tutaj wszystko działa jak należy. No i kurczę, no kolejny zestaw od Kady, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i według mnie wypada zdecydowanie lepiej niż model, który ostatnio wam prezentowałem. Tamten był udany, natomiast widać było, że został zmechanizowany już po zaprojektowaniu, został przeprojektowany i jakby nie patrzeć, były tam elementy, które nie trzymały się zbyt idealnie i trzeba było po prostu to przebudować. A tutaj wszystko działa bez zarzutu, konstrukcyjnie jest naprawdę wzorowo. Jeśli znajdzie was ochota na naprawdę dobrze zmechanizowany model, który będzie też ładnie prezentował się od strony wizualnej, to wydaje mi się, że Tygrys zaprojektowany przez Macieja Szymańskiego to jest świetny wybór. Tutaj ciężko jest cokolwiek temu modelowi zarzucić, bo po pierwsze wygląda bardzo dobrze, po drugie jeździ świetnie i tak jak miałem okazję już w swoim życiu składać kilka czołgów od Kobi, one były spoko, natomiast tutaj jakoś tak
nie wiem, wygląda to jakby trochę lepiej, plus ta część zmechanizowana, no, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. I też pamiętam, że kiedyś właśnie Kobi wydało jakiś taki zmechanizowany czołg i wiem, że tam były problemy ze sterowaniem i tak dalej. Tutaj to sterowanie jest naprawdę świetne, jeśli chodzi o pracę silników, jeśli chodzi o szybkość reakcji z pilota, to naprawdę wszystko działa bez zarzutu. Co do ceny, no tak jak mówiłem wcześniej, ona nie jest zbyt niska i największym problemem jest to, że to, jak doliczą nam VAT i ewentualne opłaty celno-skarbowe, to jest troszeczkę loteria. No i tutaj to ma wpływ na cenę, więc może warto poczekać na oficjalną polską dystrybucję i wtedy kupić ten model taniej, ale i tak uważam, że zabawa jest przednia i on po prostu jest wart zakupu, bo tutaj wszystko działa tak jak należy i wygląda tak jak należy, a to mimo wszystko jest najbardziej istotne. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!